Sokolnicka w Sopocie. Przyszłam na Lincoln Miami, muszę obejrzeć diaspora żydowska. Rozpoczyna święta Hanuki, zapalając światła. A można zobaczyć w jednym miejscu menorę obok choinkę ubraną, która na górze ma światło, więc może to jest dla każdego coś miłego. I obok szopka, prawdziwa szopka z kołyską czekającą na Jezusa. A za chwilę będzie zapalenie światła na menorze. Na ustu Jezusa, mistrz ceremonii no, ma problemy. Jest wiatr, ale wcale nie taki duży. No, nigdy nie wiedziałam, może tak zawsze jest. Ale tutaj dużo osób pomaga. A ta melodia, ona jest, ja mam wrażenie, że ona jest bardzo bliska polskiej kolędzie. No w każdym razie w takim stylu. Bardzo jestem zdziwiona, bo do tej pory ta muzyka tutaj to była bardzo zbliżona do arabskiej. Takie nuty były. No ale naprawdę są problemy. Tu jest dużo osób wspomagających. Machają rękoma w prawo, w lewo. Co on ma robić? Może teraz? Chyba zmiana planów, zmiana strony. No może będzie lepiej z tej strony. Napięcie jest bardzo duże. To jest najważniejszy moment rozpoczęcia świąt. I ciągle nic. Udało się. Bardzo to jest ciekawe. No i muzyki pełne, i dzieci pełne, i wszyscy pełni.